Witam serdecznie na kolejnej cyklicznej wideokonferencji z zarządem Reweleasing. Witam naszych inwestorów, witam pośredników, konsultantów. Cóż dzisiaj, kolejny tydzień pandemii, kolejny tydzień kwarantanny, kolejny tydzień działań i pracy Reweleasing, zarówno na rynku, jak i w domach, zarówno w biurze, jak i w domach, i na rynku. Od razu powiem taką może ciekawostkę, ale odmrażamy się biurowo. Od przyszłego tygodnia zaczynamy funkcjonować, wychodzimy z domów i zaczynamy funkcjonować już w biurze. Jest ze mną pan Paweł Zaręba-Śmietański, który tradycyjnie opowie nam o otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej i o rynku. Natomiast ja opowiem krótko o tym, co robiliśmy w odniesieniu do ubiegłotygodniowego naszego spotkania. Faktycznie zapowiedziałem wtedy chęć pomocy naszym klientom, kontrahentom, pośrednikom, inwestorom, pomocy w zdobyciu informacji czy w wypełnianiu wręcz, tu takiej potrzeby akurat nie było, wniosków o dofinansowanie wynikające z tarczy 1.0.2.0, tych wniosków, które pierwotnie było zawieszenie składek ZUS-owskich, a w tej chwili już są o jak oni to ładnie nazywają? O anulowanie składek ZUS-owskich przez 3 miesiące, jak również wniosków, i tu było największe zainteresowanie z waszej strony, wysyłaliśmy materiały mailem, przygotowaliśmy takie resume, chodziło o pożyczki, o te pożyczki dla przedsiębiorców, dla samozatrudnionych, wysokości, bezzwrotne pożyczki w wysokości 5000 zł. Powiem tyle, że z informacji, jak przekazał mi kolega Robert, przygotowujemy takie kompendium wiedzy na temat pożyczek z Funduszu Rozwoju, który pojawił się w dniu wczorajszym. Mówiono o tym wcześniej, to mają być dużo większe pożyczki. Nie wiemy jeszcze na jakich zasadach, te materiały dotarły do nas wczoraj i w tej chwili pracujemy nad nimi, żeby to kompendium również móc przekazać, być może drogą mailową albo na następnej wideokonferencji o tym opowiem. To są pożyczki, to są duże pożyczki z możliwością umorzenia przez rząd do 75%, ale szczegóły przekażemy, jak już będziemy wiedzieli więcej. Krążą pogłoski, to są takie pogłoski już dość z wielu źródeł nadchodzące, że jest przygotowywana ustawa antykryzysowa tarcza 3.0. I powiem tak, z jednej strony jest pewna odwilż, tak? Umożliwia nam się już chodzenie do lasów, podobno, znaczy na pewno obiekty sportowe, boiska od 4 maja. Mam informację o tym, że hotele i pensjonaty mają być również odblokowane. Czyli jakby rząd, no bo tak trzeba ich określić, władza poluźnia nam te obostrzenia i tą izolację, uwalnia nas z tej izolacji, ale jednocześnie w tej tarczy 3.0 pojawiają się, ona głównie ma być poświęcona relacjom, a przynajmniej w dużej części, relacjom pracodawca-pracownik. I proszę sobie wyobrazić, że z tych nieoficjalnych informacji mówi się o możliwości wypowiadania umów o pracę mailem, co do tej pory było w ogóle czymś niewyobrażalnym w naszym kraju. Mówi się o możliwości wypowiadania przez pracowników umów o zakazie konkurencji. To by miało znaczenie w sytuacji jakby umożliwienia szerokiego poszukiwania pracy przez pracowników, którzy zostaną zwolnieni, tak? Bo takie zwolnienia z pewnością będą następowały i następują na dzień dzisiejszy w różnych firmach. Zaczęło się od umów śmieciowych, a w tej chwili już dotyka to pracowników ze stosunku pracy, zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Więc te umowy o zakazie konkurencji i generalnie ma być doprecyzowanie. To jest właśnie ciekawe. Mówi się, że zostanie w tej tarczy 3.0 doprecyzowanie pracy zdalnej. I to nasuwałoby myśl, że jednak albo izolacja, albo no raczej izolacja będzie powodowała, że jednak ta praca zdalna będzie kontynuowana, skoro rządzący chcą się nią w tej chwili zająć. Natomiast kłóci się to z tymi działaniami uwalniania tej izolacji i umożliwienia nam korzystania z przestrzeni publicznej, tak? Typu właśnie boiska, typu być może te hotele, pensjonaty i tak dalej.
Ale tak naprawdę, co ta tarcza przyniesie, to zobaczymy pewnie za parę dni. Z pewnością któregoś dnia będzie tych informacji więcej, w nocy będzie głosowanie w Sejmie i tak dalej, i tak dalej. I ta tarcza się objawi. Krążę koło tych tarcz i o tych ustaw antykryzysowych z jednego powodu. Dlatego, że przygotowując te materiały dla nas, dla was, dla kontrahentów, klientów, materiały dotyczące programów pomocowych, wpadły niejako w oko nam zapisy, które są bardzo interesujące i myśmy te zapisy bardzo dokładnie przestudiowali, ponieważ one dotyczą poniekąd swego rodzaju naszej konkurencji w możliwości pozyskiwania kapitału na rynku. Chodzi mianowicie o firmy pożyczkowe. I tutaj chciałem jakby poinformować, bo ustawodawca bardzo sprytnie pod szyldem ustawy antykryzysowej zrealizował jakby obietnice czy groźby, można nawet powiedzieć, które miały miejsce parę miesięcy, parę tygodni, paręnaście tygodni temu, wygłaszane przez prezesa UOKiK-u, który twierdził, że jako nowo powołany prezes chciał się pewnie wykazać i twierdził, że będzie wprowadzał i chciał wprowadzać obostrzenia dotyczące prywatnych firm pożyczkowych, albo inaczej, pozabankowych firm pożyczkowych. I on wtedy twierdził, że będzie ograniczał wysokość kosztów pozaodsetkowych i tak dalej, i tak dalej. To mu się jakby nie udało, nie przeforsował tych działań legislacyjnych. Potem pojawiła się pandemia, pojawiły się inne tematy. I proszę sobie wyobrazić, że w tarczy 1.0 i 2.0 są wprowadzone dokładnie zapisy, które miały się znaleźć w tej ustawie, takiej jak on to określał, antylichwiarskiej. Mianowicie sytuacja była taka, że on chciał wprowadzić zapis i to w ustawie i w tej tarczy, w tych tarczach jest to zapisane. To jest fakt, że przez najbliższe 12 miesięcy firmy pożyczkowe nie będą mogły obarczać klientów kosztami, pozaodsetkowymi kosztami. Na odsetkowe, wiadomo, są ograniczone 4 razy lombardem, czyli muszą być do 10%. Te koszty pozostałe nie mogą być większe i tam jest skomplikowany wzór i z wyliczenia jego wychodzi, że tam jest 20 czy 21% tych dodatkowych kosztów. Firmy pożyczkowe wtedy paręnaście tygodni temu, kiedy trwała przepychanka z tym prezesem UOKiK-u, mówiły, że to jest niemożliwe, niewykonalne, że one potrzebują około 55% tych kosztów i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli policzymy na zdrowy rozum, tak szybko policzymy koszty pieniądza pozyskiwanego z rynku, no to te 20% może się okazać czymś, te 20%, w których muszą się znaleźć wszystkie koszty pozyskanego pieniądza plus marża tych firm, po prostu może okazać się to mało i wiem, że jedna z firm pożyczkowych, liczących się, wiodących firm pożyczkowych, zaprzestała udzielania pożyczek już po 1 kwietnia i w tej chwili tylko operacyjnie będzie działała w oparciu o te pożyczki, które są już udzielone. Zaprzestała również pozyskiwania kapitału, no bo nie jest on w tym momencie jej potrzebny. Także zwracam na to uwagę, bo ciężko się czyta te ustawy o tarczy, zwłaszcza sama nazwa wskazuje, że to ma chronić, to ma nam pomóc. O wsparciu rzeczywistym przedsiębiorców jest nie za wiele. Natomiast rządzący potrafią przemycać tego typu różne działania, tak jak i chociażby minister rolnictwa, który zapowiada, że w kolejnej tarczy, być może tej 3.0, chce wprowadzić regulacje prawne, które też mu się nie udało wprowadzić normalną drogą, dotyczące likwidacji czy dużych obostrzeń na wszelkiego rodzaju fundacje animalsów tak zwanych, czy fundacje, które będą chroniły zwierzęta. Dlaczego to robi, trudno jest powiedzieć, ale jak patrzę na tego pana i na jego wzrok, to on jest taki trochę dziwny. Wydaje mi się, że tam nie ma u niego empatii do zwierząt. I to tyle tak naprawdę z mojej strony. Myślę, że będzie za chwilę okazja, żeby zadacie pytania i będę miał jeszcze okazję odpowiedzieć. Przypominam, że za każdym razem, jeżeli są jakieś obszerne tematy, indywidualne tematy, proszę o mail, czy do pani Beaty, czy bezpośrednio do mnie, do pana Pawła. Zwracajcie się. Ostatnio miałem taką dłuższą dyskusję z jednym z was. Zadzwonił, napisał właściwie, ja odzwoniłem i rozmawialiśmy, rozpatrywaliśmy jakiś tam szczegółowy przypadek dotyczący jego osoby i jego rynku, na którym działa.
Także do tego zachęcam, a w tej chwili oddaję głos panu Pawłowi. Panie Pawle, słuchamy pana. Witam wszystkich państwa. Mamy się dzisiaj zająć tematem, czy warto w cokolwiek inwestować. Na początek chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę obecna sytuacja jest nowa, ale równocześnie nie jest nowa. Znaczy z rozmaitymi zawirowaniami na rynku mamy do czynienia systematycznie i zawsze przy takich okazjach pojawiają się głosy, że to jest koniec czegoś tam. Teraz też się takie głosy pojawiają, że to koniec kapitalizmu, koniec gospodarki bazującej na zysku i tym podobne rzeczy. No, oczywiście proszę to włożyć w międzybajki. To, co działało przez tysiące lat, czyli to, że ludzie robili określone rzeczy, żeby osiągać zysk, to się tak nagle nie zmieni. To, że tak jak mówię, że cyklicznie się pojawiają głosy, że to jest koniec czegoś tam, że teraz sytuacja jest zupełnie inna, to jest również sytuacja, która się cyklicznie powtarza. Warto tu przypomnieć, bo ten cykl, gospodarka się porusza w określonych cyklach. Te cykle występują no, z różną częstotliwością, ale najdłuższy i najpoważniejszy cykl to jest tak zwany cykl Kondratiewa, który się powtarza co 50 lat. Rzecz ciekawa, że mieliśmy do czynienia faktycznie z jakimiś kryzysami w latach 20. ubiegłego wieku i w latach 70., tak zwany kryzys naftowy. I również przy tych okazjach była mowa o tym, że to jest koniec czegoś tam, tak jak w latach 70., przypomnę, na bazie kryzysu naftowego pojawił się raport tak zwanego Klubu Rzymskiego, który głosił, że za chwilę wyczerpane zostaną wszystkie źródła naturalne, koniec ropy i tak dalej. Oczywiście te wszystkie cykliczne prognozy, że to jest koniec czegoś tam, nigdy się nie sprawdzały. Oczywiście sama epidemia koronawirusa jest w pewnym sensie zaskoczeniem. Natomiast nie jest zaskoczeniem to, że wystąpił okres spowolnienia gospodarczego. To, że coś takiego wystąpi, było sygnalizowane przez rozmaite wskaźniki makroekonomiczne. Jednym z takich czynników jest tak zwana krzywa dochodowości. Polega ona na tym, że normalną rzeczą jest, że obligacje skarbowe na długi termin mają wyższą rentowność, a na krótki termin rentowność krótszą, no bo ktoś ma dłużej uwięzione pieniądze, więc chce za to większą premię. Natomiast jeżeli te odsetki za krótki okres i za długi się zbliżają do siebie, a nawet się odwracają, no to jest znak, że wszyscy się spodziewają jakichś perturbacji gospodarczych, czyli że jednym słowem, że w krótkim terminie przyszłość jest niepewna, no a w długim terminie wszystko się powinno uspokoić. I z takim zjawiskiem odwracania krzywej rentowności mieliśmy do czynienia już od roku 2018, to powoli spadło, aż faktycznie mniej więcej na przełomie roku spadło do poziomu już takiego, że tak powiem, kryzysowego.
Podobne spostrzeżenie można byłoby dostrzec do tak zwanego wskaźnika wyprzedzającego przemysłu PMI, który również zniżkował od roku 2018 i w roku 2019 osiągnął poziom krytyczny poniżej 50 punktów, co również oznacza, że było oczekiwanie recesji. Jednym słowem, o ile sam koronawirus był zjawiskiem niespodziewanym, to recesja była zjawiskiem spodziewanym. Więc skutki dla gospodarki to było opisywane w stanowisku zarządu Brewe, jak te zjawiska biją na nas, więc sam skutek choroby jest w gruncie rzeczy niewielki. No, do tej pory zmarło około tam chyba nieco ponad 500 osób, nie śledzę tego z dnia na dzień, ale zmarło około powiedzmy 500 osób i to jest znacznie mniej niż na przykład zmarło z tytułu wypadków komunikacyjnych czy z tytułu samobójstw. To jakby obrazuje rzeczywistą skalę problemu w sensie chorobowym, że ludzie rzeczy jako zjawisko chorobowe jest to rzecz marginalna. Oczywiście te 500 wypadków śmiertelnych to jest 500 tragedii określonych rodzin, ale przekładając to na statystykę, to zapewne łatwiej zginąć w wypadku samochodowym jadąc do sklepu na zakupy niż w tymże sklepie śmiertelnie się zarazić koronawirusem. Czyli tak naprawdę uderzyła w nas nie wprost epidemia koronawirusa, tylko bardziej reakcja medialno-polityczna na to zjawisko chorobowe, przy czym tak jak mówię, to zjawisko realne, groźne, ale mimo wszystko, gdyby nie reakcja medialno-polityczna i organizacyjna, byłoby to zjawisko dla gospodarki, zjawisko marginalne. Czyli jednym słowem chodzi o to, że nie tyle jest groźna cała epidemia, ile reakcja ludzi na to zjawisko. No ale w każdym razie ta reakcja medialno-polityczna spowodowała, że niewątpliwie będziemy mieć okres jakiegoś spowolnienia gospodarczego ze wszystkimi konsekwencjami, czyli wzrostem bezrobocia, z pewnie jakimiś zmianami postaw konsumenckich. Ale to tak naprawdę nie znaczy, że nasi inwestorzy zmarli na koronawirusa. Oni dalej są, tylko po prostu boją się w tej chwili inwestować, są wystraszeni tymi doniesieniami medialnymi, tymi, że spodziewają się recesji. Więc pytanie, czy warto w cokolwiek inwestować? Oczywiście tak, każdy okres jest dobry, żeby inwestować, a fakt, że mamy epidemię, nie powinien tego zmieniać, bo tym bardziej, że tak jak mówię, jest to bardziej efekt psychologiczny. Dużo inwestorzy teraz nie chcą inwestować niż jakaś decyzja gospodarcza oparta na bardzo racjonalnych przesłankach. Nawet powiedziałbym więcej. Wielu ludzi teraz z takich czy innych obaw wycofuje pieniądze z lokat, a równocześnie te lokaty są bardzo nisko oprocentowane, czy nie ma w gruncie rzeczy sensu ekonomicznego trzymania pieniędzy na lokatach. Część ludzi wypłaca pieniądze i po prostu trzyma je w domach. Więc można powiedzieć, że tych pieniędzy do zagospodarowania jest tak naprawdę więcej niż kiedykolwiek, tylko trzeba, żeby te pieniądze były zainwestowane, no to trzeba przełamać pewne psychologiczne w gruncie rzeczy obawy inwestorów.
Mówiłem o lokatach, ale to samo można by odnieść do obligacji skarbowych. One również są oprocentowane tak nisko, że tak naprawdę no, nie opłaca się w nie inwestować. Zwłaszcza, że one będą zwłaszcza obniżone od 1 maja i to będą obniżone oprocentowania w ten sposób, że nawet te tak zwane obligacje inflacyjne, które rzekomo miały zabezpieczać przed inflacją, że one w rzeczywistości nie zabezpieczają przed inflacją, znaczy one przynoszą realny spadek wartości pieniądza, podobnie jak pieniądze trzymane na lokatach. Jak będzie kiedyś więcej czasu, to zaprezentuję może Państwu takie obliczenie, które pokazuje, że pieniądze zainwestowane w te tak zwane obligacje skarbowe inflacyjne w rzeczywistości nie chronią nawet przed inflacją, nie mówiąc już o tym, żeby przynosiły realny dochód. Mówiłem o tym, że mamy określone cykle gospodarcze i w tej chwili mamy cykl gospodarczy, który polega na tym, że jesteśmy tuż przed maksimum wzrostu tempa inflacji. Ta inflacja na razie cały czas rosła. Zapewne zbliżamy się pomału do górki wzrostu inflacji. Drugą rzecz, którą obserwujemy, to oczywiście spadek koniunktury gospodarczej, który zresztą uczciwie musimy sobie powiedzieć, nie zaczął się raptem z powodu koronawirusa. To obniżenie tempa wzrostu gospodarczego trwało już bodajże rok, a koronawirus był tylko dodatkowym impulsem. W pewnym sensie jesteśmy w cyklu gospodarczym przed maksimum tempa inflacji i przed dołkiem koniunktury gospodarczej. Zgodnie z klasycznymi schematami inwestowania, taki czas to jest najlepszy okres na instrumenty dłużne. Tak jak mówiłem, ani lokaty, ani obligacje skarbowe obecnie nie chronią przed inflacją, nie zabezpieczają choćby utrzymania wartości pieniądza, nie mówiąc już o osiągnięciu realnego zysku. Wobec czego trzeba się zwracać jednak do wyżej oprocentowanych instrumentów dłużnych i są to obligacje lub, tak jak w naszym wypadku, kwity dochodowe, korporacyjne. Oczywiście można powiedzieć, że tego rodzaju instrumenty są bardziej ryzykowne niż obligacje Skarbu Państwa. No zapewne tak. Zapewne dłużne instrumenty korporacyjne są bardziej ryzykowne. W związku z tym no, trzeba po prostu patrzeć z kolei na to, czy są to instrumenty zabezpieczone, czy nie. I jak zabezpieczone. Nasze instrumenty są akurat zabezpieczone bardzo dobrze i to zarówno od strony finansowej, jak i od strony prawnej. Ongiś się ukazało jakieś stanowisko UOKiK-u, które dezawuowało weksle. To może też będzie kiedyś czas, żeby bardziej o tym porozmawiać. Natomiast to stanowisko skądinąd było zadziwiające, że w ogóle poważna instytucja państwowa się zabrała za taki temat dezawuowania tak zwanych weksli inwestycyjnych, posługując się do notabene absurdalnymi argumentami typu, że weksle inwestycyjne nie mają gwarancji Skarbu Państwa. Tak jakby
jakiekolwiek obligacje korporacyjne miały gwarancję Skarbu Państwa. Więc gwarancje Skarbu Państwa oczywiście mają lokatę, ale oprocentowanie lokat jest w tej chwili tak niskie, że one z kolei dają gwarancję straty, a nie gwarancję zysku, realnej straty, bo one są oprocentowane grubo poniżej inflacji. Więc po pierwsze, teraz jest czas na dłużne instrumenty korporacyjne. Po drugie, w gruncie rzeczy weksle mają większą moc egzekucyjną niż obligacje, o czym też zapewne przy jakiejś okazji dokładniej powiemy. A tu pani Beata zwraca uwagę, że kwit dochodowy to papier z ponad 25-letnią tradycją i nie jest to nowość w Polsce. Oczywiście, bo to jest też jedna z tez, która się pojawiła w tym stanowisku o kwitu, że przedsiębiorcy tworzą jakby nowy papier wartościowy, a te rzeczy oczywiście, każda z tych tez wygłoszona przez UOKiK była w gruncie rzeczy nieprawdą, bo kwit dochodowy ma ponad 25-letnią tradycję. Nie myśmy wymyślili ten instrument, on jest szeroko stosowany na świecie jako commercial papers. W Polsce jest stosowany od ponad 25 lat, więc finansowanie się przy pomocy instrumentu, który jest taką czy inną formą wesla inwestycyjnego, no nie jest niczym nowym i tutaj to stanowisko UOKiK-u jest bardzo dziwne. Dla mnie ono po prostu powstało na jakieś zamówienie polityczne, być może, żeby chronić interes banku. No ale wracając do tematu zabezpieczeń, to po pierwsze realne zabezpieczenia. U nas jest to zastaw rejestrowy, który wyłącza przedmioty, które są zabezpieczone zastawem z ogólnej egzekucji komorniczej, czyli nawet w wypadku upadłości po prostu jest się z czego zabezpieczać. Po drugie, i tu jest jakby nasze nowatorskie rozwiązanie. Wprowadziliśmy instytucję administratora zabezpieczenia, co również umacnia pozycję inwestorów. Jednym słowem, mam wrażenie i to mówię uczciwie, że nie widzę na rynku instrumentu, który miałby podobne rozwiązania organizacyjne i prawne tak dobrze zabezpieczające inwestorów. Oczywiście można powiedzieć, że czas niepewności sprzyja tak zwanym bezpiecznym inwestycjom, przy czym to bezpieczne inwestycje trzeba tak naprawdę wziąć w cudzysłów, bo co się rozumie jako bezpieczne inwestycje? Rozumie się na przykład waluty uznane takie jak dolar, frank, euro, rozumie się na przykład złoto, przy czym warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę kupując waluty, tak naprawdę nie inwestujemy, to znaczy nie osiągamy żadnych dodatkowych korzyści, co najwyżej się zabezpieczamy w ten sposób, żeby być może na przykład frank będzie mniej tracił na wartości niż złoty polski, ale wszystkie waluty w gruncie rzeczy podlegają inflacji, więc nawet jeżeli sobie zamiast złotych kupimy franki, to również to trudno uznać, że to jest inwestycja, to jest raczej spekulowanie na walucie z tym założeniem, że złoty być może będzie szybciej tracił na wartości niż na przykład frank szwajcarski. Więc to tutaj mamy też moim zdaniem pewne pomylenie pojęć, że spekulowaniu na walucie czy na złocie przydaje się jakąś rangę tak zwanych bezpiecznych inwestycji. Oczywiście te inwestycje nie są bezpieczne.
no bo i kursy walut, i kursy złota, bo podlegają wahaniu i to jest no, jakby po prostu bardziej spekulacja niż inwestycja. Więc to nie chciałbym teraz przedłużać, tu jest wiele tematów do rozwinięcia, ale to być może zrobimy kiedyś jakieś osobne spotkanie, żeby rozwinąć te wszystkie tematy. Także na razie dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Myślę, że to było interesujące, co pan opowiedział, i gdyby pojawiły się pytania jakieś w związku z wypowiedziami pana Pawła, to zachęcamy do przysyłania maili, czy w tej chwili jeszcze na czacie, czy ewentualnie maili bezpośrednio do pana Pawła. Z pewnością, jeżeli nie będą to jakieś obszerne zagadnienia, pan Paweł chętnie udzieli odpowiedzi. Ja chciałem poruszyć jeszcze dwie kwestie. Jedną taką trochę organizacyjną, jak z pewnością Państwo wiecie, ruszyła w tej chwili akcja pod wdzięczną nazwą Budzimy Inwestorów. O szczegółach nie będę mówił. Materiały już zapewne do Państwa dotarły, stosowne dokumenty. Jeżeli są jeszcze jakieś wątpliwości, pytania, chcecie o tym porozmawiać, to proszę o kontakt bezpośrednio z panem Ireneuszem bądź z panią Beatą, tak? Pan Ireneusz Uszczewski, pani Beata Murowańska, nawet bezpośrednio do mnie czy do back office'u, ale oni z pewnością udzielą odpowiedzi na te pytania. Pan Ireneusz sprawuje pieczę nad całością tej akcji. Przypominam, trwać będzie do końca oferowania serii D20, czyli do końca czerwca. I jeszcze jedna taka bardzo organizacyjna informacja, myślę, że dość przyjemna. Jak część z Was zapewne interesuje się obligacjami, które zapadają, które mają termin wykupu bodaj 6 maja, przyszły tydzień, inwestorzy i pośrednicy konsultanci, chciałem tylko poinformować, że jesteśmy już organizacyjnie przygotowani. Wiecie, co to oznacza, i zgodnie z harmonogramem, zgodnie z planem, ostatni kupon odsetkowy i wykup kapitału nastąpi w tym dniu, i przelewy zostaną zrealizowane. Także można spokojnie już zawiadamiać inwestorów, którzy są pod Waszą opieką, o tym fakcie. Bardzo dziękuję za wspólne spotkanie, za możliwość porozmawiania, wysłuchania nas, zadania pytań. Życzę wszystkim wiosennego, fajnego, sympatycznego dzisiaj popołudnia i końcówki drugiej połowy tygodnia, a potem weekendu majowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie Pawle. Dziękuję inwestorom, pośrednikom. Do widzenia i do zobaczenia w przyszły wtorek. Ja również dziękuję i do widzenia.